Dzień dobry Państwu, Stanisław Kosakowski, serdecznie Państwa pozdrawiam. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem powiedzieć trochę o takim głośnym obecnie temacie, czyli dotowaniu tak zwanych polskich artystów, dotowaniu przez państwo, czyli z pieniędzy podatników. Proszę Państwa, moja opinia jest taka, że generalnie państwo nie powinno prowadzić żadnego mecenatu, znaczy mecenatu, żadnego sponsoringu dla jakichkolwiek artystów. Jeśli można by coś, tak powiem, subsydiować, czy w jakiś sposób wspierać, to tylko gwoli reklamy, czyli w telewizji przedstawiać, powiedzmy, jakichś artystów unikalnych. Faktem, że telewizje będą różne, to będą różnych artystów przedstawiały, ale tam można, że tak powiem, tych artystów, w jaki sposób oni mogą się promować, w sensie, że mogą powiedzieć, jakiego rodzaju twórczość przedstawiają, co robią, jakie mają osiągnięcia, żeby się pochwalić, zachęcić ludzi tak zwaną darmową reklamą. Taka darmowa reklama, powiedzmy płatna reklama, to kosztuje czasami miliony złotych czy dolarów, a darmowa reklama to jest darmowa po prostu. Także uważam, że taka forma wspierania artystów to jest jedynie najlepsza, bo artysta, że tak powiem, bo nie da się wszystkich pokazać w telewizji, wszystkich tam wychwalać, że wszyscy są najlepsi, ale powiedzmy takie unikalne przypadki, które związane są może bardziej z klasyką, czyli powiedzmy, czy to są sprawy takie, powiedzmy, jak orkiestra, taka filharmonia jest w Wenezueli pod Gustavo Dudamel, taki ten dyrygent prowadzi tę orkiestrę. To jest jedna z najlepszych orkiestr na świecie, a on jest uznany za najwyższą półkę, jak chodzi o dyrygentów. To jest postać z najwyższej półki. I to powiem Państwu szczerze, on nie potrzebuje żadnego subsydiowania przez żadne rządy, żadne państwo, po prostu on się sprzedaje sam w sobie. A teraz w epoce tego koronawirusa są takie, że tak powiem, artyści i pseudoartyści oczekują, żeby w jakiś sposób państwo im pomagało, żeby rząd z podatku po tego podatnika pomagał im. Uważam, że to jest no bardzo taka szczytna forma, ale taka psująca po prostu, bo nie da się wszystkich artystów wspomóc, a wspomagając jednych, nie wspomagamy drugich, także jednych stawiamy na takie pozycje, drugie na innych. To uważam, że lepiej nikogo nie wspierać, niż kogokolwiek wspierać po prostu. Artyści w epoce koronawirusa absolutnie mają duże problemy finansowe, znaczy finansowe. Zresztą miałem dosyć takie nadumane ego i pieniądze szczególnie wpływały ze stacji komercyjnych, powiedzmy tam z telewizji, z mediów, z radia, i zostały, tak powiem, szpikowane pieniędzmi, niezależnie od tego, że ci artyści generalnie nic specjalnego sobą nie przedstawiali, albo wręcz to była taka słabizna po prostu. Także uważam, że czas zweryfikować tę historię i dać artystom nie tyle pieniądze, dać im, powiedzmy, wolność zarabiania pieniędzy, żeby artysta, który chce występować pod blokami i śpiewać, powiedzmy, jakieś swoje arie, czy jakieś tam przyśpiewki disco polo, żeby on mógł tam pójść i śpiewać, żeby nie policja go nie zaresztowała, nie wsadziła do pierdla, że to nielegalnie śpiewa. Do tego zmierzam. Miałem akurat taką rozmowę z panem Markowskim, zdaje się, takim, to jest polski taki artysta z tego przedziału tych artystów, których akurat za komuny bardzo szanowałem, czyli takich bardów, o właśnie. Bo w Polsce uważam, że tylko dwa rodzaje muzyki, mówię o tej takiej zwykłej muzyce, dwa rodzaje muzyki mi, że tak powiem, są takie naturalne, czyli muzyka bardowska, no ale tak było za komuny, to było Kurzawa, Wysocki, właśnie ten pan Markowski, tam Pietrzak, to byli tacy bardowie, co opowiadali o martyrologii, o tym, jak się źle dzieje, że jest komuna, że są tego. Tacy bardowie są potrzebni, może nawet na każde czasy, tylko że ja z tego wyrosłem. Ja już w czasach komuny, że tak powiem, po jakimś czasie
Był okres buntu, także ja dosyć wcześnie wyjechałem z Polski, ale ci Marnowie, tak powiem, mi się przeżyli już, mi tak powiem szczerze, ta muzyka taka ogniskowa, usiąść i tamtego o miłości, znaczy o tym, o tego, że to źle, a tamty rząd jest zły, a tamten jeszcze gorszy. No to rzeczywiście jest to potrzebne w czasach takiego totalnej opresji, to wtedy rzeczywiście to ma rację bytu. Ale w takich czasach, no trudno teraz nazwać te czasy wolności w tej chwili w Polsce, ale w tych obecnych czasach ta muzyka z mojego punktu widzenia mnie po prostu nie interesuje, powiem Państwu szczerze. Jest taki drugi rodzaj muzyki naturalnej, to jest disco polo. Disco polo ma ogromne rzesze zwolenników, sympatyków, ludzi, którzy lubią ich słuchać. Jest to muzyka naturalna, wyszła od dołu, nie została, że tak powiem, zakontraktowana przez rząd, jak powiedzmy ci artyści postkomunistyczni, którzy śpiewają do dzisiejszego dnia, a byli sponsorowani przez wszystkie możliwe rządy. Także ona wyszła sama z siebie i powiem Państwu szczerze, to niezależnie od tego, że ja tej muzyki ani specjalnie, nie noszę specjalnie, no to nie jest muzyka moja po prostu, ja się tą muzyką specjalnie, nie noszę specjalnie, no generalnie nie interesuje, interesuje się na tyle, ile czasami mogę się z nią zetknąć, powiedzmy tam, będąc na jakimś weselu, czy coś, to po prostu to jest muzyka taka do tańca, do takich historii, ale po prostu ta muzyka jest to muzyka coś naturalnego i to jest po prostu bardzo polskie. To może nie jest takie, Polacy niby niektórzy się wstydzą tej muzyki, ale nie, to jest typowo polska muzyka, bardzo polska muzyka. Tylko, że jak bardzo wyszukana jest ta muzyka, no to trudno określić. Proszę Państwa, ja lubię takie disco polo w wydaniu, powiedzmy, wydaniu na tym latynoskim. To jest, powiedzmy, Muriachos, co grają, czy powiedzmy jakieś takie kapele ludowe w Peru, w Boliwii, kapele takie grające w tym brazylijskie zespoły. W tej chwili już nie pamiętam tych nazw tych śpiewaków, ale generalnie oni, jest taki Fernando Fernandez czy coś takiego. Takie śpiewają, takie patriotyczne, takie wzniosłe piosenki. Po prostu w Ameryce Południowej te piosenki bardziej naprawdę dotyczą miłości, śmierci, tak jak Magda Umer, o miłości, o śmierci i o kochaniu. Także to jest najlepszy, najbardziej bezpieczny temat. Ale został podniesiony do rangi takiego, no, do bardzo wysokiej rangi. Także, że tego rodzaju jest muzyka taka, to, nie wiem, proszę Państwa, czy jest dobre takie porównanie disco polo do tej muzyki amerykańskiej country czy latynoskiej w postaci tych zespołów latynoskich. No ale każde państwo ma coś swojego. Tylko kwestia z tego, że latynosi nie wstydzą się tej muzyki. Oni są dumni z tej muzyki. Oni nie wstydzą się od prezydenta do najbiedniejszego człowieka. Generalnie to chyba najlepsze, co mają właśnie, to jest ta muzyka. I tutaj jest taka następna sfera, o której chcę Państwu powiedzieć, że ci tam, powiedzmy, ludzie, którzy tam próbują sobie śpiewać, to zwykle śpiewają po restauracjach, po barach, przychodzą, śpiewają, czasami to za strawę, czyli za jakiś obiad, za jakieś piwo. Po prostu dopóki oni są tacy mało znani, to oni grają właśnie na takich sprawach, później grają na weselach, na jakichś takich innych, powiedzmy, spotkaniach. A jak już dojdą do jakiejś takiej dużej sprawy, no to wtedy są zapraszani przez wszelkiego rodzaju duże organizacje, powiedzmy jak Metropolitan Opera, czy Radio City Music Hall w Stanach Zjednoczonych, czy Madison Square Garden, gdzie mogą pokazywać to na szerszą skalę. Także jak Państwo widzą, tutaj jedynie co bym, tak powiem, miał do powiedzenia i do artystów, i do polskiego rządu, ale to ciężko, bo Polska jest państwem socjalistycznym, czyli bandyckim. Ale mogliby popuścić, powiedzmy, nawet ci bandyci, ci socjaliści mogliby popuścić i dać tym artystom pozwolić zarabiać bez podatku, żeby jak chce pod blokami wyśpiewać jakieś swoje arie czy jakieś piosenki, niech śpiewa. Niech ludzie mu rzucają pieniądze. Jest czas kryzysu,
artyści nie mogą występować na jakichś zebraniach, gdzie tysiące ludzi przychodzi, ale pod blokiem. Ja będę kiedyś był u ciotki w Warszawie, mieszkała na Alejach 3 Maja, tam gdzie akurat pod Paryby teraz to mieszkanie, to tam, nie wiem czy właśnie w tym mieszkaniu nie mieszkała, to były lata 60. jak tam byłem. To pamiętam, że to była taka studnia w środku, tam jakiś człowiek wychodził, czy jakiś zespół przychodził, tam chyba z kilku grajków i grało, śpiewało i ludzie rzucali tam, przynosili, rzucali chyba pieniądze, o ile pamiętam. No takie czapki jak ta moja, albo podobne, bo taka była ferajna. Także, że tutaj uważam, że bez podatków, bez ingerencji policji, a wręcz przy ochronie policji, uważam, że tego rodzaju niech artyści idą i grają, śpiewają. Zawód artysty jest ciężkim zawodem i uważam, że ciężko się utrzymać samemu, ale jeżeli ktoś sobie taki zawód wybrał, z hobby zrobił sobie zawód, robi sobie zawód, no to musi się sam utrzymać. Nie subsydiowany przez państwo, tylko niech się sam utrzymuje. Jeżeli nie może występować na koncertach w salach jakichś takich tego, to może chodzić pod blokowiskami, bo jest masa blokowisk w Polsce, gdzie może śpiewać, grać, takie taka pani Rodowicz, czy to powiedzmy ten jaką tam taki w okularach z tego z Perfektu. Czy może pójść sobie powiedzmy pod jakieś blokowisko i tam sobie śpiewać i chodzić z tą gitarą i tam tego, no i zarobić powiedzmy na życie. Po co im dawać pieniądze, jak oni mogą zarobić po prostu własną pracą, ale bez podatków, bez żadnego kombinowania, w sensie, że państwo będzie tutaj ingerowało w to, że my weźmiemy w to w podatkę, a później wam nam damy tyle, ile wam się według nas należy, a jak będzie bieda, to wam dam więcej, albo nic wam nie damy. Także tego rodzaju formy uważam, że jest najlepsza, ale Polska jest krajem smutnym i dlatego jestem za tym, żeby Polska nie uczyła się od krajów zachodnich, bo tam jest, no... No, tam jest po prostu, trochę się zrobiła lipa. Kiedyś były rzeczywiście kraje zachodnie, Włochy, to były piękne sprawy, muzyka na zewnątrz, czy tam gdzie się działo, się słuchało coś pięknego. W tej chwili oni do tej pory jeszcze mają ten sentyment do tego rodzaju, ale uważam, że w tych sprawach przegoniła. W tych sprawach jest lepsza chyba jednak Ameryka Południowa, gdzie to jest spontanicznie, gdzie państwa są tak biedne, podobnie jak Polska, że państwo nie przeszkadza tym ludziom biednym zarabiać po prostu. Tam jest tak zwany prawie że bezpodatkowy sposób sprzedawania żywności. Powiedzmy, każdy potrafi gotować. Powiedzmy, ludzie na wsiach, powiedzmy, jak w małych miasteczkach powinni mieć taką możliwość, że wstawiają sobie stół, powiedzmy, przed swoją bramą, że coś innego, sprzedają hot dogi, sprzedają to czy tamto. Bez żadnych podatków, bez żadnej innej sprawy. Tam, gdzie jest jedzenie, tam pojawia się picie, tam się pojawia jedzenie i picie, tam się pojawiają zespoły muzyczne. Tam startują ludzie tacy inni i tam się zaczyna spontanicznie człowiek rozwijać. Także, żebym widział w tym kierunku. No ale jak państwo widzą, nadmieniłem wcześniej, że Polska jest państwem socjalistycznym, czyli bandyckim. Dlatego to raczej nie wejdzie w życie, no bo ci tak zwani dygnitarze, no to oni są w dupie byli, gówno widzieli i oni tylko nauczyli się to, co komuna im przyniosła. Nauczyli się z jakichś pewnych, mają nawyki komunistyczne, jak ci polscy ministrowie, powiedzmy od nauki czy od jakiejś kultury. I oni po prostu chcą i zaistnieć po prostu jako ten pan, który zabiera i daje, powiedzmy, ten jednym zabiera, drugim daje i on bez niego to nie można żyć. Dlatego jest to socjalizm, jest to bandycki system, no ale mogę przynajmniej tym artystom popuścić. Po prostu ja tam moje takie znajome swojego czasu, no to były artystkami. Może dlatego człowiek się nie ożenił, bo artysta to jednak, czy artystka to nie jest, to czasami jest bardzo słaba postać na żonę, czy na męża, nie wiem, jak męża to się nie znam, ale artystki to są po prostu ludzie nadwrażliwi, jak ktoś jest nadwrażliwy, to ciągle ma jakieś fochy, ciągle się coś nie podoba, ma jakieś swoje wizje, fonie. Także ja, że tak powiem, trzymając się tych artystów, to daleko nie zaszedłem. Ale, czy artystek, bardziej artystek, daleko nie zaszedłem. Dlatego proste, tak jak tu na wsi, kobieta, tu krowa, tu świnia, wziąć, wydoić tą krowę, wydoić świnie, wydoić kozę, tą dziką kozę złapać, wydoić, powiedzmy, kartofle nakopać, powiedzmy, buraków nakopać, powiedzmy, zrobić zupę, jakieś zabranie i cieszyć się, to powiedzmy, że piękna jest pogoda, że kot siedzi, powiedzmy, jak ten tutaj, tego akurat siedzi sobie tutaj, dobrze siedzieć.
Niunia. Znaczy, to jest munia czy niunia? Już mi się pomyliło. Bo jedno jest munia, drugie jest niunia. To jest munia, munia, czyli flachowczachę. To jest z tego, z daleko od noszy. Była ciocia munia, która to była na weselu i tam... Czy ona dostała flachowczachę, czy ktoś, także stąd się wzięła ta munia. No i serdecznie Państwa pozdrawiam, serdecznie pozdrawiam Pana Ryszarda Markowskiego, czy Markowskiego. Naprawdę, bardowie w Polsce mają sens, bo Wy jesteście naturalni. Ja bardzo Was lubię i szanuję, ale taki bard, taki czy inny, po prostu... No, ja bym starał się nie polegać na Państwie, tylko polegać na sobie, ale żeby polegać na sobie, to Państwo... Dobrze, jakby nie przeszkadzało. Nie chcę, żeby nie powinno Wam pomagać, ale nie powinno Wam przeszkadzać. A przeszkadzanie to polega na regulacjach, gdzie można grać, gdzie nie można grać, płacić podatki, takie inne sprawy. Zostawić Was bez podatku, co zrobicie, to Wasze. I to jest najlepsze, co może być. Serdecznie Pana pozdrawiam i wszystkich polskich artystów i artystki. I trzymajcie się, hasta la vista.